witacie w kolejnym odcineku w Minecrafta Noob Soweyo. Nie wiem, co ja gadam, ale obiecałem wam, że w poprzednim odcineczku wam obiecałem, że dzisiaj zbudujemy domek. No i zbudujemy. Więc dzisiaj będziemy budować fajnie domek. Tutaj mamy zapasy drewna. Zbudujemy taki dosyć ładny domek, więc musimy posegregować najpierw EQ, bo ten domek będzie bardzo ładny. Więc musimy zrobić od razu fundamenty z tego kobla. No i one tak zostaną, jak tutaj je zrobimy. Więc tak. Taki sposób jakoś. Będziemy musieli to zrobić. Tutaj będzie coś takiego pewnie. No tak, tak, tak. Coś takiego. I tutaj. Nie, nie, nie tu. Tutaj, tutaj. Kurde, nie mam już surowców. Co ja robię z tymi surowcami? Chyba za duży ten domek zbudowałem w ogóle. Co ja w ogóle tu robię? Takie coś właśnie. Tak się przydało. Taka chatka. Puchatka. Ale potrzebujemy więcej kobla, więc... A, jest. Jak to zrobimy? No tutaj jest jeszcze źle, no. No co ze mnie za głupek. Budujemy ten domek. Fundamenty na razie tylko. Ale później będą jeszcze inne rzeczy do tego domku. Tutaj tak. Mniej więcej. Dobra, tutaj zrobimy jakieś takie coś. Nieważne, idziemy po więcej kobla, bo nie mam już kobla, nie starczyło mi. A drewna będziemy potrzebowali. Wiecie, ile to będzie? Tyle trzeba drewna. Ty, ja już nie mam kobla. To muszę iść kopać. Ja nie mogę. Noc się robi. Idziemy spać szybko. Kiedy się noc robi prawdziwa? Jest już noc? No normalnie nie wiem. Mamy za mało kobla. Dlaczego ja nie mam kobla? No i spać. O, dobra. Słyszeliście takie chrupanie? Nie no, nie słyszeliście, bo to wyciąłem. Idziemy. Do kopalni, a nie tutaj, kurde. Mam żelazny kilof. To będzie ten do kopania. Musimy dużo tego wykopać bardzo. A, to ja, dobra, już myślałem, ja nie mogę, ale się przestraszyłem. Się przestraszyłem strasznie te dźwięki z tego tekstur paka. Tutaj mamy salne, ale już się zrobiło. No i musimy wykopać. Ale tutaj... No nie. Dobra, nie. Kopiemy z tego. Ty, ukryty węgiel znalazłem. Czy gdzieś tu jest jaskinia? Proszę mi powiedzieć, że nie. Nie, no musi być, bo tu jest tyle mobów. Ja się boję ich słuchać w ogóle. Nie, no tutaj na 100% tu są. Tu jest. Błagam, nie. Nie, o góry. Od góry będą. Uff. No ale tu jest tyle tego. Ja nie wiem, ja to wykopuję w ogóle tego kobla, bo... Tu jest tyle mobów słychać, jak ja je wszystkie bym normalnie nie zrobił. Nie dałbym rady nigdy tych mobów wszystkich, co tu słyszę. Nieważne, No ja nie mogę, same ukryte tu rudy wykopuję. Teraz nie chcę, bo zaraz tam będzie pode mną jaskinia i nie wiem. I mnie zabiją. Ja nie mogę, 20 level, wiecie ile to jest, kurde. Dobra, tyle wystarczy. Ale ja się nadal boję tej jaskini stary. Że tu zaraz będzie. Dobra, nie, idziemy stąd. Tylko sobie damy pochodnie, żeby się moby nie robiły. Dobra. Nie, dobra, ja stąd uciekam, ile tych mobów tu jest. Jeszcze wykopię tylko troskę. Dobra, tyle. Tyle, ja już nie będę z tym.
Idziemy stąd, tutaj tyle z tych mobów, ja się boję. Do bedroka się dokopałem normalnie. Co za... No dobra, wychodzimy stąd, nie ma sensu. Dobra, jestem już na powierzchni i tu będzie mój nowy domek, który dzisiaj buduję. Dzisiaj go buduję. Kurde, no cały czas się mylę. Dobra, gdzie tu się? Tutaj. Musimy go pięknie zrobić w jakiś sposób. Ja nie mogę, no co ja robię? No co ja robię? Nie wiem. Ja nie mogę. Co tu się dzieje? Wiecie, że ostatnio w odcinkach tyle mówię tego, ja nie mogę, że po prostu... Ja nie mogę. Nie no, za dużo tego mówię. Już muszę przestać. Ale jak widzicie, tak będzie wyglądać mój domek. Wygląda tak, zaraz wygląda domku. Będzie taki ładny. To są dopiero fundamenty. Pamiętajcie, że tutaj na górze będzie ładne drewienko, więc teraz przerabiamy sobie. Nie wiem, z którego będę budować. Czy z tego. Ale musimy przerobić chyba. Tutaj troszkę desek. Czas mamy tutaj. Albo te, nie wiem. Zobaczymy, które damy deski. Chyba te. Tak, akacjowe chyba. To wygląda ładnie. Ale to wygląda równo ładnie. Też wygląda ładnie. Ale musimy też wymyślić, które filary. I poza tym to musimy wyczyścić w ogóle ze śmieci, kurde. Co ja tu... Ile ja mam te, kurde, śmieci? Muchomory, jakieś kwarce, zgniłe mięso. To, co to jest? To... Ja nie mogę, jakiś drewniany miecz. Co to jest? To. Ile tutaj go mam? Kurde, ile. Dobra, siekierka się przyda. No, jakiś śmieć, kurde. Weźmiemy to, co będę wywalać, to będę wywalać do lawy. Ten jakiś jeden dirt, co to jest w ogóle? Oka pająka niepotrzebne. Jakaś skóra królika. Jabłko sobie zjem zaraz. Wywalamy to do kota wszystko. Co mi tam potrzebne, jakieś dziwadło. Zjem sobie. Co sobie zjemy? Dobra, co wywalam? To. Wywalamy to. Co za śmieci jakieś. No i sobie jabłko zjemy szybko. Musimy wziąć takie. Tutaj będzie kilof dodatkowy. Co jest do wywalenia? Dobra, jabłko jem. Bierzemy te drewno wszystkie. No i to tyle w sumie. Wchodzimy. Nie do Nedel, nie wchodzimy, tylko idziemy do tego domku, zobaczymy, jak to wyglądać będzie. Takie... ja nie mogę, już wiem, że to będzie ładnie wyglądało. No. Nie, takie nie pasuje do tego drewna. To... Nie. To jest najlepsze połączenie, dobra, ja już to robię, kurde. Sorry. Musimy zrobić takie coś. Zrobimy wszystko, całe drewno to. Zrobimy, ile desek. Ale musimy tutaj najpierw jeszcze zrobić tego więcej akacjowego, bo wiecie, że ten domek będzie wysoki. Nie starczy mi. 1, 2, 3 chyba. Chyba tyle wystarczy, co nie? Chyba 3. Bo ten domek będzie ładny, tak jak prosy budują. Bo wiecie, że ja jestem prosem. No i dobra. No nie, jest te 4 starce. No jest to jedno. Tutaj. Ile potrzebujemy? Dobra, bo to skopiemy, to będzie jeszcze jedno dodatkowe. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 potrzebujemy jeszcze. Czyli szczęśliwy numerek. Czyli idziemy po 7 tego drewna. No to
kozacko, prawda. Więc ja myślę, że to zrobimy już poza kamerą, więc. Bo ja, mi szkoda miejsca na dysku, kurde. Tyle tego miejsca zajmują mi na te filmiki, nagrywanie. Tyle miejsca na dysku. O, idealnie 7. No nie, nawet więcej. Dobra, więcej mi tu dawać. 10. Więc dobra, no ja już to poza kamerą zbuduję. Czy widać w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj budujemy sobie domek dla nubeczka. Wszystko na survivalu oczywiście będę budować, bo... ja cheatować, kurde. Ja nigdy nie cheatuję, no. Sowy, no. Dobra, zobaczymy. Czy zostaną mi 3? No jeszcze jeden filar. 2, 3. No, zostaną 3, czyli idealnie policzyłem. Jeszcze zostaną... Zobaczymy, co to jest za cave w ogóle. O kurde, coś czuję, że naprawdę jest. Ale ładnie. Ale ładnie. Dobra, nie wchodzimy tam, bo ja się boję tego. Tutaj powstały fundamenty na mój domek. Nowy domek. Łupka będzie tam naprawdę ogromny. Kurde, podłoga będzie ogromna. Wszystko będzie ogromne. Tutaj, kurde, cały ten domek będzie w ogóle piękny. Co ja robię, no? Nie umiem budować. Takie lagi są. Nie wierzę, że po prostu ja mam takiego kompa słabego. Ludzie mi normalnie współczują kompa. No. Dziękuję wam, że mi współczujecie kompa. Ja sobie sam współczuję. Będę musiał chwilę tutaj grać, żeby ten dom. Wygląda na razie. Ale pamiętajcie, że tutaj jeszcze będą okna, więc trochę drewna zostanie jednak. No dobra, tutaj jest okno, więc nie będzie tutaj. Prawda? Drewno, bo bardzo mało drewno mi zostało. Mało drewno ogólnie mi zostało do budowy. Więc sobie troszkę skopiemy. Widzicie? Troszkę sobie kopiemy tutaj w lesie. W lesie jest dużo drzew, poza tym to nie jest żaden las, no, taki prywatny, tylko można sobie tutaj skopać, jak widzicie. No taki jakby tartak, taki troszkę. I ty, patrzcie, grzybek. Grzybek, ale fajnie. Ten zwykły, nie muchomorek. Gdzie on jest? Zniknął. A nie, dobra. Tu jest, okej. Okay. Fajnie. Duże się psy. O, tak. Duże się psy dadzą. Trzeba duże. W domku muszę mieć piękne kwiatki. Tyle to wystarczy już na stawki. Na dwa stawki. Wysadziła ta łopata. No, zrobiłem sobie długą, bo myślałam, że będzie więcej kopania. Ale na syk! Ostatni blotek tutaj myślałam łapką. Tak to normalnie i idealnie. Nie wiem, jak to się stało. Totalnie nie mam pojęcia, że na styk jedna łopata. Zresztą
Już mam 2 staki i 7 piasku, więc jest spoko. Zrobimy z tego. No więc tak, już skończyłem budować mój domek. Naprawdę wygląda przekozacko. Mam nadzieję, że wam się podoba. Teraz stawiamy ogólnie szyby sobie. Piękne sypki. W takim stylu fajnym, nupkowym. Ten domek naprawdę mi pochłonął wiele minut. Nie wiem ile czasu, ale naprawdę długo budowałem. Mam nadzieję, wam się podoba. I ja się teraz do niego przenoszę. Tutaj kiedyś będzie wieża prawdopodobnie. Zrobimy sobie tutaj wieżę. Wstawiamy drzwi. Uwaga. Domek jest gotowy. Teraz trzeba go udekorować. Ale to zrobimy w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że ten wam się spodobał. Zobaczcie, jak wygląda ten domek. Jestem z niego bardzo zadowolony. Wygląda przekozacko. Jutro co zrobię, udekoruję go i wam wszystko pokażę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!